Nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z Sikorką przy kawie. Dzisiaj zapraszam Was na omówienie tematu niewidoczności, niepełnosprawności. Większość z Was, tych, którzy do mnie napisali, mówili o tym, że mają problem z tym, że ich dzieci są niepełnosprawne, ale tego na pierwszy rzut oka nie widać. No i to właśnie często staje się źródłem nieporozumień, źródłem hejtu lub docinek, bo często te osoby z otoczenia nie wiedzą, jak wygląda codzienność z dzieckiem z autyzmem lub z ASD, lub z zespołem Aspergera, czyli tak w ogóle ASD, stwierdzają, że takie, a nie inne wyniki w nauce to wynik złego zaangażowania się rodziców, zwłaszcza matek, bo od ojców się, dla ojców społeczeństwo jest łagodniejsze. Szczególnie pod tym względem obrywają matki. No i tutaj zaczyna się pouczanie, że wystarczyłoby więcej usiąść z dzieckiem i popracować i to dziecko zupełnie inaczej by funkcjonowało. I tak. I nie. Przepracowane dziecko nie będzie lepiej pracowało. Nie wystarczy usiąść, żeby nauczyć zachowań społecznych. Do zachowań społecznych dziecko czasami musi dojrzeć, musi dorosnąć, a nawet i to nie pomoże w radzeniu sobie z zachowaniami społecznymi, bo o ile wie, że trzeba, aby znaleźć się w grupie, trzeba do niej wejść, to sama wiedza nie wystarczy, żeby umieć to zrobić, bo nawet ja, mając te 37 lat, mam naprawdę niesamowicie wielki problem, żeby na jakimś spotkaniu wejść do większej grupki. Jeśli ta grupka nie zwróci na mnie uwagi, no to ja pozostaję na boczku. A ja mam tylko lekki zespół Aspergera. A co z dzieciakami, które mają naprawdę poważny zespół Aspergera albo autyzm i jeszcze muszą się borykać z całym mnóstwem bodźców i tak dalej? Nie widać tego po nas, po osobach z ASD. Problem z tego typu niepełnosprawnością polega na tym, że no my nie jeździmy na wózku dla inwalidzkim, my nie mamy aparatów słuchowych, ani okularów, ani innych atrybutów. My po prostu zostajemy przytłoczeni nadmiarem bodźców. Jednym przeszkadza nadmiar zapachów, innym nadmiar dźwięków, jeszcze innym cała otoczka związana z tym, jak wiele osób jest dookoła i bardzo męczą się w towarzystwie i potrzeba stopniowej pracy, stopniowego wchodzenia w otoczenie, większą grupkę, posiadanie jakiejś takiej jednej osoby, z którą łatwiej będzie nawiązać kontakt, a później kolejnych dwóch, trzech, ale zwykle nie przekracza to jakiejś większej grupy ludzi, no chyba, że stajemy się prelegentami na konferencjach, to wtedy faktycznie możemy wejść w tę grupkę jako osoby opowiadające, ale nie jako rozmówcy, bo zwykle jesteśmy gdzieś tam wypluci przez osoby zagadujące, rozmawiające ze sobą. I to jest najważniejszy problem. Brak umiejętności płynnej komunikacji. Ponoć takich rzeczy można się nauczyć. Można je wypracować. Ale od tego jest intensywna terapia, są nauczyciele wspomagający i tak dalej. No i tu właśnie wchodzi ta sensowność zatrudniania nauczycieli wspomagających, bo istnieje takie uprzedzenie, że jeśli uczeń uczy się bardzo dobrze, to mu już żadna pomoc nie jest potrzebna, ani żadna terapia. Nic bardziej mylnego. Terapia jest potrzebna, a nauczyciel wspomagający także, bo czasami bywają takie momenty, kiedy dzieciak ma tak dużo bodźców, że te polecenia, ustne polecenia, one po prostu tak jakby przepływały obok niego i łatwiej jest dzieciom i osobom z ASD odpowiadać na pytania
które widzą na kartce. I kiedy mają możliwość odpowiadania nieustnego, tylko po prostu pisemnego. Dlatego lepiej się sprawdzają w pisemnych egzaminach. Jeśli już mają te egzaminy ustne, to dobrze jest, kiedy oni pytanie widzą. Warto się do tego właśnie dostosować. Dać im pytanie na kartce. Jeśli mamy jakieś kolejne pytanie, to także to pytanie dajemy na kartce. Nie zaskakujemy, bo oni mogą po prostu to pytanie, oni mogą mieć naprawdę obszerną wiedzę, ale to pytanie może obok nich tak przepłynąć. I co jest właśnie największy problem z dzieciakami z ASD, że mają wiedzę. Potrafią bardzo wiele rzeczy zrobić, ale nie potrafią się tą wiedzą podzielić. No i tu niesamowicie potrzebna jest praca w parach, trójkach, czwórkach. Większe grono może sprawić, że taka osoba zacznie się wyłączać. I tu już wejdziemy w kolejny obszar, kolejne zagadnienie, czyli dlaczego i kiedy warto posłać dziecko do szkoły specjalnej i przedszkola specjalnego. Będę wdzięczna za to, żebyście się podzielili komentarzami, za kontakty oczywiście na maila o swoich własnych historiach, żebyśmy po prostu promowali, to też takie słowo, promowali otwarcie na autyzm, mówili o tym, że autycy to tacy sami ludzie jak każdy inny, tylko troszeczkę inaczej odbierający bodźce, trochę inaczej reagujący, i uświadamiali, że autyzmem nie da się zarazić, to po pierwsze, a po drugie, że autyzmu nie da się tak łatwo zobaczyć. Autyzm można zaobserwować, jeśli się ma wystarczającą dawkę wiedzy i wie się, na co zwracać uwagę. Do zobaczenia.